Cześć, witaj na moim kanale Ćwicz Jogę. Dzisiaj coś dużo bardziej energetycznego. Myślę, że sekwencja bardziej dla osób już ćwiczących co najmniej 3 miesiące. Będzie dosyć intensywna, także jeżeli coś nie będzie Ci wychodzić, poczujesz, że ręce albo nogi drżą w pozycjach, to nie przejmuj się tym, wejdź do pozycji dziecka, złap kilka oddechów i wróć do tego miejsca, gdzie przerwałeś. Zawsze przecież możesz kliknąć pauzę, nie są to zajęcia na żywo. Okej, także zapraszam do wspólnej praktyki Power Yoga. Stojąco, stań sobie w pozycji Tadasany ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder. Wyciągnij się przez czubek głowy, dociśnij pępek do kręgosłupa, połóż dłonie przed mostkiem, zamknij oczy i skieruj uwagę na oddech. Poczuj to połączenie między stopami a ziemią. Poczuj się pewnie na swoich nogach i poczuj, jak oddech płynie przez ciało. Coraz bardziej skupiając uwagę na sobie, na tym, co teraz robisz, no zostawiając wszystko, co niepotrzebne, na później. Powoli otwórz oczy i z wdechem sięgnij rękoma do góry, przeciągnij się. Wydech, skłon do przodu, luźno głowa. Wdech, proste plecy, wyciągnij się. Wydech, całe dłonie na matę, prawa, lewa noga w tył do deski. Wdech tutaj, z wydechem odłóż kolana na brzuch, odłóż kolana na matę i powoli przenieś się na brzuch. Z wdechem do kobry i wydech do psa z głową w dół. I w tym pierwszym się spróbuj się rozluźnić mocno, ręce odpychając się od maty, pępek zassany do kręgosłupa, kolana mogą być ugięte. Jeszcze jeden wdech, na końcu wydechu przejdź stopami do przodu, wyciągnij się i wydech, luźno skłon. Wdech do samej góry, sięgnij rękoma w górę i wydech, dłonie na matę. Jeszcze raz wdech do góry, wydech skłon do przodu, wydech proste plecy, wydech przejdź do deski. Zrób jeszcze raz wersję opuszczając kolana na matę lub jeśli chcesz przez pompkę opuść się na brzuch z wdechem do kobry lub jeśli chcesz do psa z głową do góry i wydech do psa z głową w dół. Skup się na oddechu, poczuj jak płynie przez ciało. Oddech jest zawsze najważniejszy w praktyce. Wdech, z wydechem przejdź do przodu. Wyciągnij plecy, wydech luźny, skłon luźno głowa. Mocny brzuch, wdech do samej góry i wydech, dłonie na mostek. Jeszcze raz zrób tą wersję, którą robiliśmy przed chwilą lub trochę to zmienimy. Wdech i z wydechem skłon do przodu. Teraz jeśli chcesz spróbować skoczyć, odłóż całe dłonie na matę, przenieś ciężar ciała na dłonie, mocny brzuch, ugnięte kolana i skocz do czaturangi i do psa z głową do góry. Z wydechem do psa z głową w dół. Możesz zostawić lekko ugiętą lewą nogę, prawą nogę wyciągnij do góry wdech, wydech kolano do łokcia, wdech do góry, wydech do lewego łokcia i wdech jeszcze raz do góry i wydech znowu do lewego łokcia, tym razem stopę odstaw do boku, lewą piętę cofnij, unieś lewą nogę i wysoko biodra. Powoli odłóż lewą dłoń i spróbuj tu zrobić pompkę. Tak nisko jak możesz. Może pełną, a
może tylko trochę. Odepchnij się i z wdechem sięgnij nogą do góry, z wydechem przejdź przez czaturangę do psa z głową do góry i do psa z głową w dół. I to samo druga strona. Lewa noga do góry, wydech, kolano do lewego łokcia, wdech do góry, kolano do prawego łokcia. I jeszcze raz wdech do góry i do prawego łokcia i stopa do boku. Prawa pięta w tył i wyciągnij prawą rękę w górę, mocno odpychając się od lewej dłoni. Wdech, z wydechem odłóż dłoń i spróbuj zrobić pompkę. Może tylko tyle, a może udać się zejść niżej, odepchnąć i wrócić nogą do góry z wydechem i z wydechem przez czaturangę do psa z głową do góry i z wydechem do psa z głową w dół. Ta pompka na jednej nodze była trudna. Jeśli ci się udało, naprawdę super. Powolutku przejdź do deski i przenieś pięty na prawą stronę. Lewą rękę wyciągnij w górę, odstaw stopę na stopę. Spróbuj unieść lewą nogę do góry, przyciągnąć kolano do klatki i teraz odstawić lewą stopę do dłoni. Prawa pięta obróć ją do tyłu, lewa jest cały czas z tyłu. Prawą ręką sięgnij do góry, do wojownika drugiego. Otwarta klatka, nisko na nogach. Wdech i z wydechem przenieś lewą rękę ze siebie do odwróconego wojownika. Wdech, wróć do wojownika drugiego, sięgnij lewą ręką do przodu, odłóż ją przy stopie, a prawą przenieś wzdłuż ciała do przodu. Powoli wejdź do wojownika drugiego, wyprostuj lewą nogę i jeszcze raz przeciągnij się lewą ręką do tyłu. Wróć do wojownika drugiego, odłóż dłonie przy stopie, prawą rękę przenieś do przodu i do tyłu. I teraz uwaga, mocny brzuch, prawa pięta w tył i wróć prawą, lewą nogą na prawą do pozycji bocznej deski. Odłóż obie dłonie na matę, do deski i z wydechem do psa z głową w dół. Dobra, ja muszę zatrzymać, przełożyć mikrofon, bo jest w złym miejscu. Dobra. Okej, kilka oddechów w psie z głową w dół, mocny brzuch. Nogi mogą być cały czas ugięte. I przejdź do deski i teraz przenieś pięty na lewą stronę i prawą dłoń unieś do góry. Przenieś prawą stopę nad lewą, mocny brzuch. Unosisz prawą nogę, prawe kolano do klatki i stopa do dłoni. Lewa pięta do tyłu i lewa ręka prowadzi cię do wojownika drugiego. Spróbuj zejść nisko, ale pilnuj, żeby prawe kolano nie uciekło do środka. Wdech, z wydechem odwrócony wojownik. I z powrotem wojownik drugi. Wysuń się do przodu, do pozycji kąta. Lewa ręka do przodu. Lewy bark nad prawym. Wdech, wojownik drugi. Wyprostuj prawą nogę i wyciągnij się do tyłu jeszcze raz. Wróć do wojownika drugiego, wdech, z wydechem odłóż dłonie, lewa pięta do góry, prawa ręka do przodu i do góry. Lewa pięta w tył i wróć prawą stopą na lewą, mocna boczna deska. Wróć prawą dłonią do deski, wdech i wydech, pies z głową w dół. Wdech tutaj i z wydechem przejdź jeszcze raz do deski przez czaturangę lub odkładając kolana na matę do kobry lub do psa z głową do góry i do psa z głową w dół.
spójrz między dłonie, przejdź lub przeskocz do przodu, wdech tutaj, wyciągnij się, wydech, luźny skłon, wdech do samej góry i wydech, dłonie na mostek. Stojąc w pozycji góry, kilka głębokich oddechów. Zanim przejdziemy dalej, poczuj trzy punkty podparcia pod stopą, pod dużym palcem, małym i pod piętą. Otwórz oczy, z wdechem sięgnij rękoma w górę, wydech, dłonie przed mostek i prawe kolano do klatki. Mocny brzuch. Teraz pochylając się do przodu, przenieś lewą nogę do tyłu. I powoli palce prawej stopy do przodu, do dołu i do góry. Dwa. Możesz położyć dłonie na biodrach. Trzy. I wróć do tyłu jak najciszej. Prawa pięta w tył. I otwórz się do wojownika drugiego. Nisko na biodra. Wdech, wydech, odwrócony wojownik. Wdech tutaj, wydech do pozycji kąta. Wyciągnięta prawa strona ciała. Wdech, z wydechem prostujesz lewą nogę. Jeszcze mocniej się przeciągnij. I wróć teraz rękoma do boku. Podejdź sobie trochę prawą stopą do pozycji trójkąta. Biodra w prawą stronę, wyciągasz się w lewo jak najdalej i odkładasz lewą dłoń na piszczeli lub na udzie, otwierając klatkę, prawy bark unosząc nad lewy. Możesz patrzeć do dołu lub na rękę w górze. I teraz uwaga, przełóż sobie prawą dłoń gdzieś tutaj z tyłu na kość krzyżową. Lewą rękę wysuń do przodu. Odepchnij się od lewej nogi i wejdź do pozycji półksiężyca. Lewe biodro jest nad prawym i lewa dłoń do góry. Jak najwyżej otwierasz prawe biodro nad lewe. I prawy bark jest nad lewym. Wydech. Teraz z wydechem opuszczasz prawą dłoń, prawe biodro. Głowa jest nisko. Złap lewą dłonią za prawą, lewą nogę. I teraz mocno prawa noga do góry. Głowa luźno. Wdech, wyciągnij plecy, noga będzie trochę niżej. I teraz wydech. Prawe kolano do nosa, do czoła. Wdech, wyciągasz się. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I wdech, wyciągnij się. I spróbuj odstawić stopę do stopy. Luźny skłon. Zsuń nogi razem. Wyciągnij ręce w górę do pozycji krzesła. Wdech i wydech do pozycji góry. I to samo na drugą stronę. Wdech, ręce w górę, wydech. Lewe kolano do klatki. Możesz zostawić dłonie tu lub na biodra. Wysuń się do przodu. Spróbuj utrzymać równowagę. I teraz delikatnie dotykasz lewą nogą i do góry. I jeszcze dwa razy wdech, wydech, wdech, wydech. Odstaw nogę z tyłu daleko, lewa pięta w tył do wojownika drugiego. Popraw nogi, jeśli chcesz, szerzej lub wężej je rozstawiając. Wyciągnij się przez czubek głowy. Otwarta klatka, wdech i z wydechem odwrócony wojownik. Wdech, wróć do wojownika drugiego, wyciągnij się do przodu i do pozycji kąta. Wdech, wojownik drugi, wyprostuj nogę, odwrócony trójkąt. I teraz wróć rękoma do boku, przysuń sobie trochę lewą nogę. Mocno zastany dół brzucha, biodra w lewą stronę, wyciągasz się w prawo i do pozycji trójkąta. Starasz się zatrzymać barki w jednej linii, otwarta klatka. Przenieś lewą dłoń na kość krzyżową, prawą wyciągnij do przodu na prawo od stopy i unosząc lewą nogę,
Wejdź do pozycji półksiężyca. Lewa ręka do góry, lewy kolec biodrowy do góry nad prawe. Ardha Chandrasana. Wdech, teraz z wydechem opuszczasz lewą dłoń i lewe biodro, robiąc skłon do prawej nogi. Trzymasz się za kostkę, za łydkę i lewa noga do góry. Głowa jest luźno. Lewa noga jak najwyżej. I obie dłonie na matę, wdech, wyciągnij się i wydech, okrągłe plecy, kolano do brody, do czoła, wdech i wydech. I jeszcze raz wdech, wydech, mocno zaokrąglasz plecy. Wdech, wyciągnij się, wydech, odstaw lewą stopę do prawej. Ostatni wdech i wydech, miękko kolana, luźny skłon. Do pozycji krzesełka, biodra nisko, ręce w górę, wdech i wydech do góry. Super. Przenieś teraz ręce w górę i biodra w tył i kucamy jak najwolniej. Spróbuj, trzymając brzuchem, nie opadać, tylko miękko usiąść i wyciągnij nogi do przodu. Ja się podsunę troszeczkę do przodu, do tyłu, by mieć miejsce. No i wejdziemy teraz kilka ćwiczeń wzmacniających brzuch do pozycji łódki, do nawasany. Obejmij rękoma nogi i spróbuj oderwać stopy od maty. Mocno trzymając pępek dociśnięty do kręgosłupa, przenieś dłonie pod uda i wyciągnij kolana na wysokość, stopy na wysokość kolan. Wyciągnij się mocno do góry i wyciągnij ręce do przodu. Teraz jeśli możesz, zostajesz tu albo próbujesz coś trudniejszego, czyli prostujemy nogi, odchylając się do tyłu i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Nie puszczasz brzucha. Wydech. Trochę mi przeszkadza, ok. Wydech. I spróbuj teraz zejść może trochę niżej, odkładając dół pleców do góry. Dół pleców do góry. I jeszcze dwa razy dół pleców i do góry. I luźno. Rozluźnij się. Skrzyżując nogi. I teraz wyciągamy obie nogi do przodu. I już tylko będziemy się rozciągać. Przyciągnij prawe kolano i daj je do boku. Prawa stopa jest po wewnętrznej stronie lewego uda. Oba pośladki na macie. Jeśli nie są, siądź wyżej. Wydech, wyciągnij się. I teraz z prostymi plecami spróbuj podejść jak najdalej do lewej nogi. Może to będzie tylko tu, może tu. Ale staraj się nie zaokrąglać góry pleców. I długi, swobodny wdech i wydech. I powoli podnieś głowę, wróć do góry. Wyciągnij się jeszcze raz, przenieś prawą dłoń do tyłu, lewą na prawe kolano. Wdech, wyciągnij się i wydech, prawy bark do tyłu, lewy do przodu. I na końcu spójrz za siebie. I rozluźnij, wróć do środka. Teraz prawa dłoń zostaje przy prawym pośladku. Unieś biodra, wypchnij je jak najwyżej do góry, otwierając przód ciała. I wydech, luźno. Muszę to niestety jakoś, mi ten telefon, wiesz, latał za mną. Dobra. Ok. I teraz przezmieniamy strony. Wyciągnij prawą nogę, lewą uginając, przyciągnij do siebie, daj do boku, długie plecy, długi kręgosłup, wdech i wydech, skłon do prostej nogi. Noga jest aktywna, prawe udo jest aktywne, dociskasz tyłem nogi do maty, palce na siebie.
I wdech. Wędrujemy do góry. I teraz lewa dłoń do tyłu, prawa na lewe udo. Wyciągnij plecy, ta noga z przodu jest cały czas aktywna. Wydech, skręcamy się do tyłu. Staraj się z każdym wdechem rosnąć przez czubek głowy. Nie pochylaj się do przodu, do tyłu. Barki są w linii z miednicą. I wróć do przodu. Lewą dłoń zostaw przy lewym pośladku. Przenieś biodra do góry, a rękę ze siebie, otwierając teraz znowu przód ciała mocno, biodra do przodu, a może klatkę uda się otworzyć do sufitu. I powoli przenieś biodra na dół, wróć do środka, przenieś stopy do przodu, zrób sobie miejsce z tyłu, tak żeby móc się położyć na macie. Już będziemy się kłaść i relaksować. Złap za prawe, lewe kolano, zrób sobie 3 okrążenia w jedną stronę nogami, w drugą. Odstaw stopy na matę. Teraz prawą kostkę załóż przy lewym kolanie. Postaraj się odepchnąć od siebie to prawe kolano i przyciągnij nogi do siebie, rozluźniając prawy pośladek. Szczególnie jeśli dużo siedzicie, ta pozycja jest naprawdę super. I lewa stopa wraca na matę, prawa do niej. I to samo na drugą stronę. Lewa kostka, odpychasz od siebie kolano, przyciągasz nogi, łapiesz pod udem. Możesz zamknąć oczy tak jak ja. Znowu skup się na tym, co się dzieje w twoim wnętrzu. Staraj się, żeby myśli nie wędrowały teraz nigdzie. To wciąż te kilka minut na macie tylko i wyłącznie dla ciebie. I tylko to jest teraz ważne. Odłóż obie stopy. I jeszcze raz przyciągnij kolana do klatki. Odłóż nogi. Rozłóż ręce, uginając je w łokciach, tak żeby klatka była otwarta. I przenieś nogi na prawą stronę. Wdech na lewą. I tak kilka razy, puszczając je całkowicie luźno na dole. Wyciągnij nogi do góry. Ręce do góry i teraz wyobraź sobie, że wiszą w próżni, czyli są lekko ugięte, stopy miękko, to samo ręce i dłonie. I tak jak takie kukiełki wiszą, możesz się pokołysać, jeśli to jest przyjemne. I biorąc głęboki wdech nosem w stronę brzucha, i długi, spokojny wydech nosem. Wróć nogami do siebie i wyciągnij je przed siebie. I ułóż się do pozycji szawasana. Jeśli chcesz, możesz sobie podłożyć wałek pod kolana lub zostawić stopy połączone, kolana dając na zewnątrz, dół pleców wydłużony, ręce otwarte na boki. I z każdym wydechem poczuj, jak ciało coraz bardziej odpuszcza, poddaje się grawitacji, jest bardziej odprężone. Twoja uwaga cały czas skierowana jest na to, co tu i teraz, na twoje ciało.
I zostań w tej pozycji tak długo, jak tylko potrzebujesz. A kiedy będziesz gotowy, powoli unosząc kolana do góry, przekręć się na prawy lub lewy bok. Zostań jeszcze tu chwilę, pozwól, żeby ciało się przyzwyczaiło, oczy się przyzwyczaiły. I odpychając się od prawej, lewej dłoni, usiądź na macie. Zrób wdech, przenieś ręce nad głowę. Wydech, dłonie na mostek. I dziękuję Ci za dzisiejszą praktykę. Namaste. Jeszcze raz dziękuję za to, że dotrwałeś do końca. Dzisiaj było szybko, ale konkretnie. Więc jeśli podobało Ci się, zostaw lajka. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, subskrybuj mój kanał. Zapraszam Cię również do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie jest dowolność wymieniania się wszelkimi tematami związanymi z praktyką. Również wrzucam tam praktyki na żywo, gdzie prowadzę Yoga Live. Możecie zadawać mi wtedy pytania. Wtedy to jest długa, 60-minutowa sesja. Także bardzo, bardzo zachęcam. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na macie.